Czuwaj, nazywam się Piotr Kopyta, jestem drużynowym samodzielnych zastępów Puszcza. Dzisiaj jesteśmy w Szczecinie i mamy zbiórkę z chłopakami właśnie ze Szczecina. Jest to dla niektórych pierwsza zbiórka, przede wszystkim dla nowych osób, ale nie dla wszystkich. Są tutaj trzy osoby z istniejącego już zastępu KOS. Podczas dzisiejszej zbiórki były bardzo takie aktywne i niebezpieczne dla chłopaków zajęcia. Wszędzie może. My najpierw im musimy zabrać te bomby. Co nie? Nie. Nie. Od zamrożenia? Ale gramy w tych samych słowach, co graliśmy. Spokojnie, jestem za szybki. Spokojnie, spokojnie. A no tak. Dobra, okej. No to co? To my atakujemy? Znowu się możemy rozdzielić. My już mamy bomby. Podzieliliśmy się na dwa zastępy. Każdy zastęp miał swoje bazy, miał swoje właśnie bomby, które musiał podłożyć drugiemu zastępowi. Musimy im zabrać. Musimy zabrać i utrzymać do końca rundy. Tak. Się z kimś zamienić? A jak gramy dwie rundy. Złapią, to mogą mi ją zabrać. Dobra. Ale musimy wtedy krzyczeć, żeby ktoś im pomógł nam. A jak wszyscy zostaną zamrożeni, to co? To koniec tego. Po takiej wyczerpującej grze w międzyczasie napiliśmy się herbaty, a teraz będziemy się przygotowywali do rozpalenia ogniska i być może na tym ognisku coś zjemy. Dobra, to my pierwszy uciekamy łuki, nie? No. To na razie tyle, zbiórka jeszcze trwa, ale mam nadzieję, że na jednej zbiórce się nie skończy. Czekamy na kontynuację. Dziękuję.